Trójka wikolnie wchodzi po tej ziemi. Przyjacielu, Jezus jest królem i każdy musi się z nim pojednać. Przyjacielu, Nikodem, który był księdzem na tamte czasy, dostojnikiem żydowskim, ważną eminencją, uczonym człowiekiem, nawet tego potrzebował. Przyszedł do Jezusa nocą i powiedział: co mam zrobić, mistrzu, żeby uzyskać życie wieczne? On widział, że Jezus to bezklasą. On widział, że Jezus zbudza umarłych, że Jezus uzdrawia, że Jezus oczyszcza trędowatych, że Jezus wygania demony. A on, mimo że jest uczonym, że jest rabinem na tamte czasy, on nie mógł takich rzeczy robić. I co to go zaczęło nurtować? On przyszedł do Jezusa nocą, bo się wstydził swoich kolesi po fachu, żeby go nie wyśmiali, dlaczego do Jezusa przyszedł. Bo Jezus, wiecie, nie uczył się w ogóle. Dlatego po prostu przyszedł nocą. Jezus mu powiedział: Nikodemie, musisz narodzić się na nowo. Przyjacielu, każdy człowiek musi się narodzić na nowo. Rodzimy się na nowo. Ja też się narodziłem na nowo 21 lat temu, przyjacielu, gdy znalazłem się w sytuacji patologii swojego życia, w lekarze powiedzieli mi, że mam pół roku życia. Po prostu ja oglądałem to już w telewizji. Kim? Jezus z Nazaretu. Ja widziałem, że Jezus to jest gość z klasą. Ja widziałem, że On wzbudza umarłych. Ja widziałem po prostu, że on po prostu oczyszcza trędowatych, że on ma potężną moc. I on powiedział: o cokolwiek mnie prosicie, ustanowicie, Bóg wam to da. Ja prosiłem go o uzdrowienie i Bóg mnie wysłuchał. On dał mi wszystko, dał mi zdrowie całkowite. Nie żyję pół roku w diagnozie lekarzy, ale już ponad 20 lat żyję. Jestem całkowicie zdrowy, zaopatrzony. Mam wszystko, co jest mi potrzebne do życia i do pobożności. Bóg mi to wszystko dał, przyjacielu. Bo On też jest zainteresowany twoim życiem tu na ziemi. Jak dobry ojciec nieskrzywiony, On chce, żeby Jego dzieci miały dobrze. Żeby się we wszystkim dobrze wiodło. Nie tylko po śmierci do nieba, ale i tu na ziemi. Żebyś miał co jeść, co pić, co się przyodziać. Żebyś miał kasę, żebyś miał za co żyć. Żebyś miał dużo kasy, przyjacielu. Tego chce Bóg od ciebie. Żebyś mógł dawać kasę potrzebującym. Żebyś jako przemieniony człowiek, Chrystusowiec, umiał dobrze tym dysponować, przyjacielu. On chce, Bóg cię kocha, ale tylko jeśli go przyjmiesz jako swojego Pana i Zbawiciela. Chwała Jezusowi, przyjacielu, bo On wszedł na tą ziemię wtedy, jak, żeby oddać życie, żeby spłacić grzech ludzkości, ponieważ ta ziemia nadawała się do zutylizowania z powodu grzechu pierworodnego pierwszych ludzi, tak to Kościół katolicki nazywa. Bóg mógł tą ziemię zutylizować, kopnąć jak piłkę jakąś normalnie i zniszczyć tą ziemię, wiecie, przyjaciele. Ale On tego nie zrobił, On miał wybór i On wybór podjął taki, żeby przysłać swojego Syna, żeby ratować ludzkość. Przyjacielu, jeśli go przyjmiesz jako swojego Pana i Zbawiciela, ta aktywacja tam stanie się czynna dla ciebie. I Słowo Boże mówi, że już wszystkie grzechy swoje są usprawiedliwością Bożą w Chrystusie Jezusie. Wszystkie twoje grzechy są usprawiedliwione. Przyjacielu, to bardzo dobra wiadomość. Człowiek, kiedy odejdzie z tej ziemi, wszyscy odejdziemy. Życie szybko mija, przyjacielu. Ja niedawno miałem 20 lat, już mam 40 parę. Zleciało to błyskawicznie. Także nieraz mówimy, ktoś miał bardzo duży pogrzeb, jak to fajnie, ile ludzi było na tym pogrzebie, a jak on fajnie wyglądał, w trumnie, ale głupota. Przyjacielu, człowiek jest duchem, wychodzisz po śmierci z ciała, jeśli nie przyjąłeś Jezusa, idziesz na wieczne potępienie, a jeśli przyjąłeś, od razu idziesz do nieba, do wiecznej chwały, przyjacielu, bo jesteśmy duchami, którzy żyje w ciele, ciało to jest jak samochód, wychodzisz z tego samochodu, jeśli przyjąłeś Jezusa, idziesz prosto do nieba, to jest bardzo dobra wiadomość, przyjacielu, naprawdę. Tego życia każdemu, bo Bóg stawia przed tobą błogosławieństwo lub przekleństwo, życie lub śmierć. I On mówi: wybierz życie, jakbyś w razie nie wiedział, co wybrać. Życie dobrego wyboru, przyjaciele. Kto chce, może z nami porozmawiać, przyjść, pomodlimy się. Zapraszamy do nas, jesteśmy tu dla was.